Chcemy wykonać takie działanie. Minus 3 czwarte, odjąć 7 szóstych, odjąć 3 szóste. Zwróć uwagę, że te dwa ostatnie ułamki mają ten sam mianownik. Zatem możemy zacząć od tego działania. Zapiszę. Zaczynamy od tego działania. Zatem pierwszy ułamek przepiszę, to jest minus 3 czwarte. I teraz zapisuję. Minus 7 szóstych, odjąć 3 szóste. Możemy na jednej kresce ułamkowej, to jest minus 7, minus 3, szóste. Ponieważ te minusy włączyłam do liczników, zatem pomiędzy tymi dwoma ułamkami będzie teraz dodawanie. Minus 7, minus 3 to minus 10. Czyli mogę napisać, że to jest minus 10 szóstych. Tutaj minus 3 czwarte przepiszę. Minus 3 czwarte przepisałam. Teraz powinnam obliczyć, ile to jest minus 3 czwarte, dodać minus 10 szóstych. Aby to zrobić, powinnam mieć wspólny mianownik. Jaki będzie wspólny mianownik czwórki i szóstki? Na pierwszy rzut oka mógłbyś powiedzieć, że 24, bo 4 razy 6 to jest 24, ale możemy wybrać mniejszy, najmniejszy wspólny mianownik, to w tym wypadku 12. 12. Rozszerzamy ułamki do takich ułamków o mianownikach 12. 4 razy 3 daje mi 12, więc minus 3 muszę pomnożyć przez 3, to jest minus 9. Teraz 6 razy 2 daje mi 12, czyli tą minus 10 muszę pomnożyć przez 2. To będzie minus 20. Tutaj wszędzie kontynuowaliśmy rozwiązanie. No to idziemy dalej. Mamy wspólny mianownik, zapiszmy to na jednej kresce, tu mamy 12, czyli to jest minus 9, odjąć 20, bo dodać minus 20 to jest odjąć 20. Minus 9, odjąć 20 to minus 29, 12 przepisujemy. Zatem wynik to minus 29 dwunastych. Jeśli chcesz być poprawny, to ten ułamek niewłaściwy można jeszcze zapisać jako liczbę mieszaną. Możemy minus wyłączyć przed ułamek, to będzie minus i teraz dwie dwunastki zmieszczą się w 29, czyli będziemy mieć dwie całe. Reszta, która pozostaje, to 5, czyli to jest minus dwie całe i 5 dwunastych.